2 czerwca rzymokatolicy w Ukrainie uroczyście obchodzili jedno z największych świąt, święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwane także uroczystością Bożego Ciała. Uroczystość ta jest publicznym manifestem wiary katolików w rzeczywistą przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Liturgia tego święta przewiduje wyjście ze świątyni z Najświętszym Sakramentem na ulicy naszych miast i wsi, aby zadeklarować przed światem, że należymy do Boga, który nie wstydził się zostać człowiekiem. To już kolejny rok, gdy najpierw z powodu pandemii covidowej, a teraz z powodu wojny, ulicami naszych miast nie odbywają się masowe procesje. We Lwowie procesja eucharystyczna Bożego Ciała przy 4 ołtarzach przeszła jedynie wokół Katedry Łacińskiej, a nie jak dotychczas przez centralną część miasta i aż do Kościoła Marii Magdaleny. Jednak to ograniczenie nie przeszkodziło wierzącym licznie brać udział w uroczystościach i zgromadzeniu na wspólnej modlitwie o zakończenie wojny w Ukrainie. Mrze świętą i procesję eucharystyczną wokół katedry prowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który w swoim kazaniu podkreślił, że ta uroczystość jest bardzo ważnym świadectwem wiary w obecność Boga żywego w naszej historii i w każdym momencie naszego życia. Zabronione publiczne zgromadzenia. Ufamy, że wojna szybko się zakończy i powrócimy do naszej pięknej tradycji, aby wszystkim ukazywać drogę prawdy, światło, które prowadzi wszystkich do pokoju i radości. Dziękuję w sposób szczególny dzieciom pierwszokomunijnym, nie tylko, które dzisiaj z nami się modliły, bo Pan Jezus najbardziej wysłuchuje ich próśb, ich modlitw, za to, że przygotowały tak piękne kwiaty, które wyścieliły drogę Panu Jezusowi, ministrantom, chorążankom, chorążym, rycerzom Kolumba. Jeszcze raz także dziękuję razem z księdzem proboszczem, tym wszystkim, którzy przygotowali tak piękne ołtarze. Niech ta radość towarzyszy nam także podczas tego tygodnia, kiedy będziemy dalej czcić Chrystusa w Eucharystii i niech rozpromienia nasze serca w tej trudnej sytuacji, abyśmy nigdy nie tracili nadziei i ufności. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, święte moc.